Hej, jesteśmy na dobrej drodze do 400 tysięcy subów. Byłbym Ci wdzięczny za pomoc w postaci suba i łapki w górę. Dzięki! Cześć, tu Ernest! Ostatnio omówiliśmy ciekawostki z tej dobrej strony, ale jak już na pewno wiecie, do Fortnite raz na jakiś czas wkradają się błędy. Raz mniejsze, a raz bardzo poważne. W tym filmiku rzucimy okiem na kilka błędów, które doprowadziły do wyłączenia aż dwóch przedmiotów. Ale zanim zaczniemy z tym tematem, mam do przekazania dwie ciekawe informacje. Pamiętacie tego skina? Pokazałem wam go kilka filmików temu. Jest on ukryty w plikach gry pod nazwą Spy, czyli szpieg. Na samym początku wydobywcy danych przypuścili, że to skin, którego prawdziwa nazwa, opis, cena i tak dalej są zaszyfrowane. Ale okazało się, że ten skin może nie być skinem dla gracza, a botem. Botem w sensie pomagierem. FortTory dał znać, że w plikach gry ma kilka powiązań z pomagierami, co oznacza, że niedługo może pojawić się na wyspie w pewnej miejscówce. Co ciekawe, na swoim stroju ma logo organizacji, która jeszcze nigdzie nie wystąpiła. Krążą teorie, że stoją za kradzieżą złotego fotelu Midasa. Niebieski domek pasowałby do jakiegoś agenta. W czwartym sezonie poprzedniego rozdziału w niebieskim domku na słonych strzechach ktoś miał tutaj sekretną podziemną bazę. Według skin trackera na pewno jest skinem. No cóż, zobaczymy. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym uważacie. Okej, to tyle w temacie tego wycieku. Warte uwagi jest też to, że w plikach gry są takie oto dwie linijki tekstu sklepu powiązane z Deadpoolem. Ta już była w sklepie. To nazwa zestawu Deadpoola. Druga nazwa to Deadpool Mashup, czyli Deadpoolowa mieszanka. W grze ta linijka tekstu jeszcze nie została wykorzystana, ale możliwe, że już wiemy, co ona oznacza. Na skuterku Deadpoola jest pełno różnych naklejek. Jedna z nich to mieszanka Deadpoola i bananka. Tak, słuchajcie, możliwe, że bananek tak samo jak paluch rybny doczeka się kolejnej przeróbki. Deadpoolowy bananek najprawdopodobniej jest obecnie zaszyfrowany i byłby oddzielnym skinem w sklepie, nie nowym stylem. W plikach gry jest kilka zaszyfrowanych paczek danych, w których może być Travis Scott i właśnie taki bananek. Trimix stworzył koncept bananka Deadpoola i wstawił go na swój kanał na YouTubie. W tle teraz widać urywek nagrania jego konceptu w grze. Wygląda bardzo fajnie. Ja nie kupiłem bananka w Halloween, ale tego bananka bym chyba już kupił. Tak, ta naklejka na skuterku Deadpoola może być tylko taką ciekawostką. I takiego bananka może nigdy nie być. Trzeba też to mieć na uwadze. Ale jeśli rzeczywiście istnieje, to nie wiadomo, kiedy by wszedł do sklepu. Ale pewne jest to, że przedmioty Deadpoola, które były w sklepie na dwa dni, wrócą. Event Deadpoola ma trwać do końca sezonu, więc jest jeszcze dużo czasu. Teraz błędy. Chciałbym poruszyć temat tego zbieraka. Każdy, kto ten zbierak posiada, no jakby go nie posiada. Nie można go używać. Został wyłączony. Dlaczego? Już wam mówię. Z jakiegoś powodu po ostatniej aktualizacji ten jeden, jedyny zbierak w trybie Battle Royale otrzymał swoje własne wyjątkowe statystyki. Gracz używający tego zbieraka biegał szybciej podczas machania zbierakiem niż każdy inny gracz. Na ekranie widać teraz porównanie. Jeden gracz biegnie ze zbugowanym zbierakiem, a drugi z normalnym zbierakiem. Widać różnicę. Ponadto ten zbierak miał lepszy zasięg. Można było nim uderzać graczy i struktury kilka kroków dalej. Jestem ciekaw, jak to się stało. Twórcy gry mogli testować nowe statystyki dla zbieraków. I przez przypadek ktoś to zostawił w grze. Albo po prostu ktoś coś źle wpisał w kodzie. We wrześniu zeszłego roku w grze miała miejsce podobna wpadka ze zbierakiem. Zbierak różdżka zadawał 56 punktów obrażeń graczom, zamiast 20. To nie wszystko. Tamten zbierak potrafił wtedy zadać obrażenia krytyczne. Aż 84 punkty obrażeń na jedno uderzenie. Z powodu tego błędu można było kogoś zlikwidować tylko dwoma uderzeniami. Twórcy gry szybko wyłączyli tamten zbierak. Poza tym z gry zostały też wykluczone granaty. W przypadku granatów jednak problem był o wiele poważniejszy. Pewnym trikiem można było rzucić dwoma granatami naraz. Tak naraz w dokładnie tej samej milisekundzie. To oznaczało, że omieliśmy przerwę między rzutami, a do tego dwa granaty, zadające aż 200 punktów obrażeń, brzmiały i wyglądały jak jeden. Jeden granat nie zniszczy metalowego boksa, ale takie magiczne dwa już tak. Najgorsze jest to, że takie granaty zadawały aż 200 punktów obrażeń. Taki wybuch to gwarantowana likwidacja. Ten trik jest możliwy tylko na klawiaturze i myszce. W ustawieniach klawiatury i myszki trzeba ustawić celowanie na ten sam przycisk w obu slotach. Teraz w grze wystarczy wycelować i szybko dwa razy kliknąć lewym.
Nasza postać wtedy rzuca dwa połączone granaty. A jeśli zbindowalibyście sobie rzucanie na scrolla, to moglibyście rzucić tym sposobem całym ekwipunkiem granatów na raz. To aż 30 granatów rzuconych na raz. Mamma mia. Na szczęście nejdy podzieliły los zbugowanego zbieraka. Miny za to mają się dobrze. Dalej występują na polu walki, ale jest z nimi powiązany pewien poważny błąd. Jeśli postawicie minę na ścianie, a następnie ją odpalicie i strzelicie jeszcze raz, to przepchniecie ją na drugą stronę. Jeśli ktoś nagle obrzuci waszego boksa minami, to wiedzcie, co się szykuje. Mam tu na myśli wizytę min. Na koniec coś zabawnego. Dotyk Midasa zmienia w złoto bronię nie tylko. Zobaczcie, co się dzieje ze śmierdzi bombami, gdy rzuci je Midas. A to pistolet z latarką. A nie, zaraz. To pistolet ze złotym stożkiem. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.